Siemaszka, z tej strony Mitruk, zapraszam was przesterdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy po raz kolejny w God of War. W poprzednim odcinku udało nam się niestety dużo nie zrobić. Były podjęte przynajmniej próby ubicia Sigrun, czyli Królowej Walkirii, lecz niestety nie powiodły się. Po odcinku próbowałem znaleźć jakiś sposób, jak można niby nafarmić trochę tych pieniędzy. I się okazuje, że niezbyt się je da. Dlatego, że ludzie na filmiku pokazywali, że potwory ciągle się respią. Ja poszedłem do tych miejsc i mam je wyczyszczone i niestety nikt tam się nie pojawia. Więc jest problem. Nie chcę tutaj zaradzić. Jak patrzyłem, to możemy sobie jeszcze ulepszyć rękojeść do ostrzy chaosu. Talisman za 90 tysięcy ostrza. Rękojeść ostrzy chaosu za 70. No i też jakąś tunikę nową Atreusowi kupić. Za 70 tysięcy, więc potrzebowalibyśmy 90 plus 70, 160 na bronie, a dla Atreusa dodatkowe 60, więc trochę dużo, ale spróbujemy ubić ją. Aż ręce mi się spłaciły, kurde. Nie, nie ma takiego bicia. Pochwyciła mnie, no nie. Próbujemy wziąć runę może na obrażenia od Lewiatana. Gdy nim miotamy. Nie, sekundę na mnie spłaciła. Wszystko już poulepszone, no proszę. Aha, od razu. Bracie, nie! Aż mnie to zabolało. To tak już wewnętrznie mnie boli. Jak Mimir ciągle mówi, bracie, nie, albo odwrót i tak dalej. Spróbujemy wziąć może jakąś runę. To nam daje wszystko po trochu. Dar obrony, no to nam nic nie daje. Z Marslina też nie dar obrony. Przepływ szału. Od ognia. No ja muszę znaleźć coś, co da nam obrażenia od... Mówię się maksymalnie do tylu. Obrony, szału. A to już mamy założone, o kurde. A czy my nie możemy Atreusowi też dołożyć tego? Nie, spróbujemy jeszcze raz. Ja nie mam pojęcia, czy Atreusa też możemy ulepszać te runy. Uważaj, ojcze!
Atreus mnie zablokował. No to mamy niezły klops. Nie wierzę. Zablokował mnie ten gnojek mały. Ja już robiłem odskok. A czy do Atreusa też mogę zamontować runę? Wydaje mi się, że chyba bym mógł. Tak już mało brakuje. Nie, no nie chcę mi się, naprawdę mi się nie chcę. Dajcie mi proszę skończyć God of War'a. Jeden boss mi został. I to ostatnio pół paska zdrowej brakowało. On jest strasznie mocno. Co podać? Może coś dla chłopca? No nie, gówno mu to daje. Coś jeszcze dla ciebie? Nic kompletnie nie da. Nie wiem, na czym to mamy. Jeśli to ci wystarczy, może następnym razem. A czy w runach mógłbym coś jeszcze sobie dodać? Wrzeskiwanie wiecznej smarsliny, unicestwienie o 7%. Ta wieczna smarslina to jest gówno chyba. Przypływ szału. Niech będzie. No po zabiciu wroga to też gówno mi to da. Bo to jest wszystkiego po trochu. Przy otrzymaniu obrażeń to też zajebiste. To możemy jeszcze na jedno ulepszyć. Ale nie mamy pieniędzy. Dar obrony. Niech będzie. Przypływ szału, no zmniejsza nam siłę, runy. Szczęście nam nie wypodnosi. Dobra. Zapiszemy. Proszę, dajcie mi choć jakiś promyk nadziei. Dajcie mi przejść tylko, naprawdę. Tak mało brakuje. Zasrana rada walki. Nie da się na to grać. Oj, trening czyni mistrza, co? Z poprzednimi walkiriami były kłopoty, ale miałem słabą postać w sumie. Dopiero teraz po tych zadaniach pobocznych i tak dalej, coś tam już mamy. Aha, przy uniku mnie zaczęło. Jeszcze raz ten sam atak? Tragiczne podejście. Rusz się! Dwa, cztery, sześć i pół paska. Dalej za mało. 10 jej zostaje. W zasadzie 9,5. Co ja tutaj jeszcze mogę zmienić?
No bardzo dużo siły nam to daje. No strasznie siła nam spadnie. Ale runy i szczęście by nam poszło. A szczęście co daje? Nie. Aktywowania tutów zasranych. Ale też już mam wszystko poulepszane. Czemu nie może nam chociaż coś się ulepszyć? Oj, umiejętności, no nic kompletnie. Nie będzie może elektryczność Atreusa. Też nawet nie mam siły po prostu. Ciężki ten boss. Już na mnie też skakała. Nie, to sensu nie ma. Oj, a jakbyśmy tak zmienili może ten atak na lewiatanie, ten szybki. Bo my mamy teraz to, to jest słabe. Trzy obrażenia. Że to byśmy spróbowali. To ma obrażenia 4, to ma 2 i 1. Może to byśmy spróbowali. Taki dystansowy atak, no. Ta umiejętność jest dobra, ale trzeba na początku stuna to aktywować. Robiłem unik przecież. Ogień dalej trwa. No wstawaj! Nie. Bracie, wstawaj, bracie! 2, 4, 6. W sumie to 7 pasków zabraliśmy, ale te podejścia są już tragiczne. No nie da się. Uwaga, ojcze!
4 paski. Będzie dobrze. Oj. Dawaj, pół paska. Coraz lepiej, ale musimy jeszcze więcej wytrzymać. Dobra. Wieczna smarslina, nie pamiętam co to robiło. Rzut toporem, dar obrony. Może coś z tą smarsliną, ale... Nie, no niech już zostanie po staremu. I spróbujemy może jakoś ją pokonać dzisiaj. Co ona tak szybko się ruszyła? Proszę, rusz się, rusz się, rusz się, rusz się. Nie wiesz. Jestem spełniony. Udało się. Dzięki, przyjaciele. Uratowaliście Walkirię. Sigrun, jak to się stało? Mimirze, czy to ty? Jesteś już wolny, ale... Wolność ma swoją cenę, moja droga. Wiem coś o tym. Służyłyśmy Wszechojcu przez wiele zim. Ale tylko dzięki jego więzi z królową mogłyśmy zaznać odrobinę wolności. Przecież ty nią jesteś. Jest tylko jedna królowa Walkirii, bogini Freja. Kiedy Odyn odciął jej skrzydła, zajęłam jej miejsce, ale dla Wszechojca to było za mało. Wykorzystał prastarą magię, by wynaturzyć moje siostry. Chciałam ograniczyć szkody, zamykając je w miejscach, w których nikomu nie zagrażały, ale... Wkrótce straciłam też samą siebie. Sigrun, wybacz, że byłem taki nieużyty. Mogłem coś zrobić, albo przynajmniej spróbować. Co zamierzasz? Muszę połączyć siły z siostrami. Razem możemy przywrócić harmonię w krainach. Możecie być pewni, że Walkirie będą wam zawsze wdzięczne. Jezus Mario, udało się, jeszcze mając kamień dodatkowy. Ten atak jest posrany. Czemu ja o nim wcześniej nie słyszałem? Tak, czyli taki respekt dla ludzi, którzy robią to na hardkorze. Czapy z głów. No, udało się, chyba. Nie wydajesz się zbyt szczęśliwy. Trudno jest czymkolwiek się cieszyć, będąc tylko ożywioną głową. Jestem wdzięczny, że udało nam się uwolnić Walkirię. Sigrun. Ale można było tego uniknąć, gdyby... Sam tak mówiłeś głową. To już nie ma znaczenia.
Wszystko jest już przeszłością. No, no, zaczynasz gadać jak optymista. Mam dobry humor. Krasnoludy zajmą się hełmem. Twój tata jest zdeczka monotematyczny. Coś w tym jest. Fajne. Rzut toporem za pomocą prawego i przywołanie go zdaje się niesamowicie potężnie. Wielka szansa na wywołanie niszczycielskiej eksplozji przy każdym trafieniu. No całkiem niesłe, całkiem niesła. A tutaj jeszcze mieliśmy w pancerzu. To. Bardzo mała szansa na tymczasowe spowolnienie pułapki przeciwniku przy otrzymaniu obrażeń. Oj! Udało się. Dalej ciężko mi jest uwierzyć. Ale udało się wreszcie. Muszę przyznać, że to było zajebiście ciężkie. Tyle ile mi krwi upsuła, to już naprawdę. Ale oficjalnie się udało skończyć. Ja to już mogę traktować jako koniec gry. Zrobiliśmy naprawdę dużo. Tutaj mamy... Może jeszcze spróbujemy zabić ostatnich pradawnych, jakich niby mamy tutaj pokazanych na mapie. Czy jeden tutaj. No, walki były... z tą królową Walkirią. Czyli Freya jest królową Walkirii? Tak. Nic nie mówiła. Czemu milczałeś? Tłumacz się, głowo. Znów cię zaczarowano? Skądże znów? Freya faktycznie była kiedyś królową Walkirii. Jednym z jej obowiązków było sprawowanie kontroli nad Walkiriami. Jako potężna bogini Vanów budziła respekt. Aż do teraz nie wiedziałem, jak wielki. Jest naprawdę spełniony. Zrobiłem wszystko, co chciałem. Parę zadań pobocznych. A tu jest ten pradawny. Przygotuj się! Zmieniam! Odbił się! Twoja szansa! Zruma! Dobra. Daj im nauczkę! Dobrze, sporo tego dostaliśmy. I teraz mamy jeszcze jednego pradawnego. Bo tutaj wszystko ładnie wyczyszczone. Aha, aż tutaj. Nie mogę go oznaczyć. A niech będzie, że się teleportujemy. Czy prawdopodobnie zresztą myślał ukryć z tego, co można zauważyć? Portowałbym się... Ach, już będzie od nowa do sklepu bloka. Oj, naprawdę... Bracia, muszę wam powiedzieć, co się stało, kiedy wędrowaliście po Jotunheimie. No... Słuchamy. To ma związek z Freją. Odwiedziła mnie. Co jej powiedziałeś? Tylko to, gdzie moim zdaniem Odyn może trzymać jej skrzydła. Najwyraźniej za wszelką cenę chce odzyskać ducha walki. Obawiam się, że przerwanie kręgu zemsty nie będzie jednak takie łatwe. Jestem naprawdę tak z siebie zadowolony, że nie mam słów. Ja chcę to oznaczyć. Zobaczymy, czy jeszcze możemy sobie coś ulepszyć. Okej, co słychać? Odwet. O, dobra. Jak wolisz. Nie stać nas. Dobrze, ostatnią aktywność robimy, jaką mamy niby pokazaną na mapie. Może teraz będę mógł to oznaczyć. Dalej nie mogę. Dziwne. No, muszę przyznać, że naprawdę tyle, ile
spędziliśmy tutaj czasu, to jest nie tak dużo. Na Steamie patrzyłem, bo mam na Steamie zakupioną grę, to mam coś koło 25 godzin. Wiadomo, dużo czasu to też był czas w pewnym stopniu zmarnowany, no bo jednak na przykład cały odcinek poświęciłem na próby pokonania tej Walkirii. Dzisiejsze praktycznie też cały poświęciłem na pokonanie tylko i wyłącznie tego jednego bossa. Ale muszę przyznać, że naprawdę grało się niesamowicie dobrze, co już podkreślałem w pierwszych 22 odcinkach, które były skupione na fabule. Teraz mamy 37, jeżeli się nie mylę. I naprawdę było bardzo ciekawie. Gra zajęła w sumie tyle czasu, ile się spodziewałem, no bo jednak wątek fabularny nie był taki długi, ale aktywności poboczne robiłem już z wielką chęcią, dlatego że było czuć postęp, jaki mamy w przypadku walki z przeciwnikami. Naprawdę wszystko było parę razy łatwiejsze. A, bo to było już odpalone, żeby była tamta snajdźka, którą Atreus przeczytał. Myślałem, że będzie jakiś most. Oj, tak to spodziewałem się naprawdę gorszej gry, a tu się okazuje, że God of War przedobra gra. Bardzo warta uwagi. Atreusie, do mnie! Dobra, idę. Aktywność poboczna według mnie, które są strasznie dziwnie poukrywane, na przykład zadania poboczne. Musimy najpierw znaleźć NPC-ta, zazwyczaj ducha, bądź krasnoluda, który nam jest leci. Z tego co widziałem na Steam, tam osiągnięcie za zrobienie wszystkich zleceń od Broka i Sindriego, więc fajnie. Jak ogień i lód to było osiągnięcie, które tam kiedyś dostałem. A tak to... co? Smoki były fajnymi aktywnościami, uwalnianie trzech akurat mi się spodobało. Myślałem, że to będzie jakieś takie gorsze zadanie, taki zapychacz czasu, to się okazuje, że to naprawdę fajne. Dobre było zadanie też poboczne, bo one nie powtarzały się, co akurat mi się spodobało, bo zazwyczaj w większości gier aktywności poboczne, jeżeli już występują, to one są strasznie skumulowane i występują praktycznie wszędzie takie same. A tutaj miałem do czynienia z czymś naprawdę bardzo ciekawym, a to szukanie kości, a to czegoś innego. Tutaj mamy... I takie aktywności poboczne to ja mogę mieć. Teraz do góry musimy się przedostać. Gra naprawdę według mnie warta każdych pieniędzy. Ja kupiłem koło stówki chyba. I tak szczerze, wydałbym drugi raz nawet. Czekam na Ragnaroka, aż się pojawi i w Ragnaroka na pewno sobie pogramy. Co by tutaj jeszcze można by powiedzieć? Aktywności poboczne akurat według mnie tutaj były też dobrze zrobione, bo one nie trwały jakoś nie wiadomo jak długo, a były naprawdę całkiem oryginalne, muszę przyznać. Damy rady. Szkoda trochę, że tak mało pieniędzy tutaj dostajemy. Wiadomo, wszystko jest uzależnione od tego, w jaki sposób gramy, ale na łatwym poziomie trudności odczułem, że głównie z tymi walkiriami był problem i naprawdę czuję ogromny szacunek dla gości, którzy pokonują je na najwyższym poziomie trudności. Touchless na przykład, bo to jest według mnie tak wysoki poziom do osiągnięcia, że to szok. Chciałbym kiedyś tak umieć, ale to naprawdę jest potrzebny duży grinding. Taki umiejętność posługiwania się wszystkimi umiejętnościami, którą według mnie trochę nabyliśmy, ale jednak dużo brakuje. Postać mamy według mnie nieźle ulepszoną, ale widziałem lepsze bolidy, które jak się ulepszyły, w sensie wszystkie efekty się zaaplikowały, bo jakieś takie dziwne kombosy ludzie robili, że już przed walką stakowali jakieś bonusy, to potrafili na 3-4 strzały pięściami na furii, na tym szale spartańskim, zabić Walkirię. To też dla mnie było dużym podziwem, dlatego że sam wiem, ile się z tym męczyłem. Zanim zacząłem grać w God of War, no to wiadomo, oglądałem filmiki, jak to mniej więcej wygląda z tymi Walkiriami, to myślałem, że to aż takie ciężkie nie jest, a tu się okazuje, że oj, to co jest łatwe na kamerze, jest tak naprawdę rzeczywistości parę razy cięższe. I naprawdę duży szacunek dla ludzi, którzy to robią. Nie wiem, pradawny był gdzieś tutaj. Spróbujemy go jeszcze zdobyć. Jest
witamy. Może to tutaj będzie, dlatego że były wilki na 8 poziomie, a my jeszcze ich nie mieliśmy chyba tutaj. Nie wiem, w jaki sposób mógłbym to może aktywować, dezaktywować. Do dna. Świat też jest niesamowicie dobrze według mnie zrobiony. Co mu się stało? No, wiem. Fajny jest też jest system ulepszeń postaci. Jednak według mnie bardzo dobrze jest wszystko czuć. Oho. Wszystkie ulepszenia, nie ulepszenia, to naprawdę bardzo dużo daje według mnie. Coś jeszcze byłoby takiego warte uwagi. Szczerze nie mam pojęcia. Jeszcze nie mam pojęcia, jak mógłbym dostać się do tamtego ostatniego pradawnego, bo oczywiście znacznika nie mogę mieć. A wydaje mi się, że to jest jakoś chyba... A w ogóle to są jakieś znaczniki takie? Z faktem... Obiety kruki Odyna, legendarne skrzynie starcia... No nie. Dobrze, to może sobie wyjdziemy stąd, żeby móc bezpiecznie sobie zasejwować. Chyba, że tutaj by był... Jeśli się nie przyda, nie ruszaj go. No nie wiem, no bardzo... utrudniają wszędzie dostanie się. Jedynym według mnie szkodułem w God of War jest mapa, dlatego że niby... bardzo ładnie jest zrobiona, ale jednak... bardzo nieczytelna. Nie wiem kompletnie gdzie iść momentami. Musiałem się posiłkować, wiadomo, poradnikami jak się gdzieś dostać, bo jednak na własny rozum byłoby to możliwe się dostać wszędzie, ale zajęłoby mi to na pewno znacznie więcej czasu niż bym chciał. A jednak byłoby dobrze w jakimś tempie jednak przechodzić go do wora. Wiadomo, nielimitowanego czasu odcinków nie mamy. Ale poszło całkiem nieźle, jestem z siebie zadowolony, bardzo dobrze się bawiłem w ciągu tych wszystkich godzin. Bardzo się cieszyłem też z całego progresu, jaki robiliśmy, bo jednak czułem, że dzięki temu mamy większe szanse przejścia wszystkiego i znacznie łatwiej się gra, co akurat jest niepodważalne. Byłby warsztat. Czy jeszcze gdzieś byłby ten... O nie, no to jest tak jakby... albo kompletnie na zewnątrz. To w sumie ci pradawni nie są jakoś wybitnie ważni, tak szczerze. Oj. Tak, nawet dobrze mi się ich zabijało, łatwiej, bo nie wystarczyło im celować tylko w serducho. No i też wiadomo, byli łatwiej, bo miałem włączony tryb tylko opowieść, co jednak nie zmienia faktu, że w większości przypadków dostawałem po dupie. Gdy dostawałem tak po dupie, że czasem nawet odechciewało mi się grać, głównie przez te Walkirie, bo ich poziom trudności był zdecydowanie za ciężki.
Nawet jak na łatwy. Chociaż jak się ulepszyło postać, to trzeba było jednak trochę podgrindować na zadaniach pobocznych. No to jednak się trochę ułatwiło. Też mam wrażenie, że jednak jak się tak cały czas grało, to jednak wchodziło trochę tego doświadczenia. Tutaj zejdziemy sobie windą na dół, żeby wejść do drzwi i wtedy sobie pójdziemy do tej naszej głównej siedziby. A tak to, kurczę, co, gra naprawdę prześwietna. Mam nadzieję, że kiedyś Ragnarok pokaże się na peceta. Na pewno sobie ogramy. Widziałem już grafikę, fabułę trochę. Naprawdę było prześwietnie. Mam nadzieję, że system rozwoju postaci, jak i może ulepszania jej, będzie lepszy niż tutaj. To znaczy, że będzie więcej elementów, które będziemy mogli zmienić. Teraz jeszcze nieszczelny był ten system rozwoju, dlatego że okazuje, że nie wszystkie rzeczy mogę tam ulepszyć, czy niektóre się tam nie pokazywały, a to było chyba przez to, że miałem już albo maksymalny poziom, albo coś tam innego. Atreusem powinno być więcej opcji do rozwoju postaci, bo tak to trochę nam odstawała ta postać, tak przynajmniej mi się wydaje na tle Kratosa, bo jednak tutaj mogliśmy klatę, spodnie, tak to nazwijmy. Pewnie, chłopcze, chętnie się nim podzielę, ale lepiej na łodzi. Coś mnie rozprasza. Przede wszystkim kombosy, jakie mamy. Ja to kompletnie ich nie używam, a tu się okazuje, że mam taki fajny kombos. Nie ten. Kombos z tarczą, jak walczymy, że tak jak bijemy w tą tarczę i robimy taki huk. Też system rozwoju postaci, według mnie o tyle jest ciekawe, że mamy bardzo dużo jakichś talismanów, umiejętności specjalnych, które możemy używać. To też naprawdę było niesamowite. I aż trochę przykro mi jest się rozstawać z tą grą, ale jak możecie zauważyć, w pancerzu jeszcze coś nam się siedzi, bo mamy to w celach. Warsztat i Valdiego to akurat to są zadania takie, niezbyt mi się chce je robić, bo jednak trzeba chodzić po tamtym labiryncie i ciągle otwierać te skrzynie. A te skrzynie mają koszt 5000 ech mgły, co jest według mnie znacznie za dużo. A tak to tych zadań naprawdę mieliśmy sporo. A to Muspelheim próby, a to jakieś zadania poboczne, a to przysługi, a to idź tam, coś tam znajdź. Według mnie naprawdę fajne. Prasy to są tak jakby challenge, które wykonywaliśmy w czasie gry. Też nieźle poszło, mapy skarów mi się nie chciał robić, artefakty, czyli takie snajdźki. No naprawdę prześwietnie mi się grało. Czekam na Ragnaroka i to by było na tyle, jeżeli chodzi o sam odcinek, jak i sam serię z gry God of War. Siemka!